Opowiedz proszę, kto może wziąć udział w tym wydarzeniu? Jak duże to wyróżnienie dla Polaka? No, jest to mega duże wyróżnienie, biorąc pod uwagę, że Jeremy ma dopiero 19 lat. No i myślę, że mało kto się spodziewał, że z takim przytupem wejdzie do tej ligi. Jeszcze przed sezonem zakładaliśmy, że wywalczy sobie minuty na parkiecie dzięki temu, że gra świetnie w obronie. Ja cały czas powtarzałem, że jeśli dołoży coś w ataku, to tych minut może być więcej. Ale nie spodziewałem się, że aż tak się rozwinie. W ostatnich meczach 30 punktów przeciwko Phoenix Suns to jest coś niesamowitego. Można powiedzieć, że to historyczny moment dla niego, bo wpisał się już w historii San Antonio Spurs, gdzie pobił rekord Parkera, prawda? Jeśli chodzi o najmłodszego zawodnika, który zdobył taką liczbę punktów. To zostało docenione, w ogóle jego rozwój, bo z meczu na mecz gra coraz lepiej i został nominowany do tego meczu rookie, więc no to jest coś niesamowitego. Można powiedzieć, Czarku, że z przytupem wszedł do NBA, do najlepszej ligi koszykarskiej. Czy to jest talent, pracowitość, żeby tak już wiemy, jak ta liga jest wymagająca, żeby już w pierwszym sezonie takie wyniki osiągać? To jest połączenie wszystkiego. Talentu, umiejętności, ciężkiej pracy, a przede wszystkim jest mega mentalnie nastawiony na to. Pokazuje, jak silną ma psychikę. Chociażby mecz z Brooklyn Nets, prawda, gdzie tam oddał rzut za trzy, dał się w trash talking z Morrisem, który chciał mu wysłać sygnał, że on tu jest doświadczonym zawodnikiem. I postawił mocną zasłonę, Jeremy tym się nie przejął, złapał go w pół, położył na parkiet. To też pokazuje, jak on jest mocny mentalnie i też wysłał sygnał, że on nie jest tutaj rookiem, żeby być tylko w tej lidze, ale żeby powalczyć o coś więcej. A no właśnie, bo też to, o czym wspomniałeś, bo oprócz tej samej sportowej formy, Jeremy jest takim koszykarzem o wyrazistej osobowości. Wydaje się, że ma bardzo dobry kontakt i z kibicami, i z mediami. Na ile to wszystko może pomóc zrobić karierę właśnie w NBA? To zaczynamy, te pozaboiskowe sprawy mogą być tylko dodatkiem do tej jego kariery, ale to, co pokazuje na boisku... Ale kibice to lubią, prawda? Robi show. Zdecydowanie lubią, dlatego będą przychodzić go oglądać. To też będzie napędzać sprzedaż biletów i to jest fajne. No my Polacy już nie możemy się doczekać tego weekendu All-Star, bo wielu z nas kibiców chce już go zobaczyć w akcji. A wracając do jego silnej mentalności, też warto tu podkreślić to, że decydował się razem z trenerami na zmianę swojego rzutu w trakcie sezonu. Mówię tutaj o osobistych, bo mało trenerów nie chce się podjąć takiej zmiany w trakcie sezonu. Czeka na koniec sezonu, dopiero wtedy pracuje. On zaczął robić to w trakcie i tutaj Greg Popovich był w szoku, że zdecydował się na taką zmianę. Twierdzi, że gdyby poprosił kogoś innego, to by został wyśmiany. A Jeremy zaczął w trakcie sezonu rzucać jedną ręką. To też pokazuje, jak silny jest psychicznie, bo to jest inny rzut i przez wielu na początku był wyśmiewany. Ale teraz obronił się tym, poprawiając swoją skuteczność. No to w mediach społecznościowych właśnie takie widać, właśnie filmiki, gdzie Jory Sochan właśnie trenuje czy rzuca. I wydaje się, że to no, takie jest właśnie, takie troszeczkę niepasujące do NBA, ale ma swój styl. Ponad bodajże chyba 80% czy 84% właśnie celności z tych rzutów osobistych. To pokazuje, że można mieć inną technikę niż normalnie, tak, rzucający i też być skutecznym. Tak, tylko że ja myślę, że to jest początek właśnie zmiany tego rzutu, dlatego rzuca jedną ręką. Myślę, że niedługo dołoży kolejną rękę i będzie wykonywał te rzuty tak jak reszta. No ale cieszę się, że podjął się tego wyzwania i zmienia ten rzut w trakcie sezonu, nie patrząc na opinie innych. On po prostu chce się poprawiać, chce być lepszy. Zresztą trener Greg Popovich cały czas twierdzi, że Jeremy jest dla niego nieobliczalny. On nie wie, czego się spodziewać na nim po boisku, ale przede wszystkim słucha i wykonuje to, czego chce od niego trener i sam Greg Popovich mówi, że to może zaprowadzić go daleko. Czarku, czy sądziłeś, że już w pierwszym sezonie, bodajże jak ja sprawdziłem, 26 minut na parkiecie średnio spędza? To chyba wydaje się dużo, jak na debiutanta, czy nie? Zdecydowanie. To są dobre średnie, nie tylko minuty, ale i punktowe. Myślę, że nie jeden weteran chciałby mieć tak
takie statystyki. Około średnio 10 punktów na mecz. Tak, ja nie ukrywam, że przed sezonem, tak jak wcześniej wspominałem, liczyłem na to, że dostanie kilka minut dzięki temu, że gra świetnie w obronie. Jak dołoży coś w ataku, no to będzie tych minut więcej. Nie spodziewałem się, że aż tak się to rozwinie, ale to jest pozytywne zaskoczenie. Chciałbym, żeby jeszcze nie raz mnie także remis zaskoczył. Szkoda, że jego drużynie niestety nie idzie za dobrze ostatnio. Mecz Sacramento, już siódma kolejna porażka, no ale chyba spodziewaliśmy, że jego ekipa właśnie w tym sezonie nie będzie raczej brylować. Czy to dla ciebie niespodzianka, że aż tak kiepsko im idzie jednak? To znaczy, no drużyna tutaj wiadomo, mam nowy skład, dużo młodych zawodników i się buduje. No, trener cały czas podkreśla, że dla niego w tej chwili liczą się wyniki, a rozwój tych młodych zawodników. I tutaj jest wiele osób w środowisku koszykarskim, która twierdzi, że szkoda, że on jest w takiej słabej drużynie, że tylko dlatego gra tak dużo, że powinien grać w lepszej. Ja uważam, że to jest świetne miejsce dla niego, mimo tego, że drużyna nie odnosi wyników dobrych, on pokazuje się z dobrej strony, dostaje dużo minut i to pozwoli mu się rozwijać. Czy ewentualnie uważasz, że wiadomo, to jest dopiero pierwszy jego sezon, że ta pozycja będzie jego dominującą, jego będzie jako skrzydłowego, czy tutaj będą jakieś zmiany? W chwili obecnej trener sprawdza go na różnych pozycjach, przesuwa go, prawda? Bo też był jako w jednym z meczów był jako rozgrywający. Tak, i świetnie się pokazał z tej strony. Mając piłkę, prawda, wypatrywał kolegów na lepszych pozycjach, tam świetne ucieczki były pod kosz, łatwo im dostarczał piłkę. To pokazuje, jak wszechstronnym zawodnikiem jest. Wszyscy wiedzieliśmy, że potrafi grać świetnie w obronie na wszystkich pozycjach, ale w ataku chyba mało kto się spodziewał, że jest w stanie grać też na wielu pozycjach. I tutaj trener w tej chwili go testuje, ale na jakiej pozycji będzie go wystawiał w przyszłym roku, ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Początki Jeremiego w NBA obiecujące, tak delikatnie mówiąc. I tak jeszcze na koniec, Czarku, bo droga na szczyt jeszcze daleka, to wiemy wszyscy. Twoim zdaniem, jakie powinny być jego te kolejne kroki w NBA, abyśmy mogli powiedzieć, że rozwija się, robi postępy? No znaczy wszystko w tej chwili jest na dobrej drodze. Wiadomo, no tutaj martwimy się troszeczkę o te urazy, bo niedawno miał kontuzję uda, pauzował bodajże przez 2 tygodnie. Teraz w tym ostatnim meczu Sacramento Kings było widać grymas bólu na twarzy, więc coś się wydarzyło z plecami. Miejmy nadzieję, że to nic poważnego, ale to jest młody chłopiec. Ciągle to powtarzam, ma 19 lat. Trafił do NBA, która jest trudna fizycznie. Do tego dochodzi dużo podróżowania, zmęczenia. Myślę, że musi tutaj jeszcze poświęcić się troszeczkę, jeśli chodzi o to przygotowanie fizyczne, żeby tych urazów było jak najmniej. Jeśli kontuzje będą go omijać, ja jestem dobrej myśli, bo pokazuje się z dobrej strony, pokazuje, że stara się rozwijać, poprawiać swoje mankamenty, idzie w dobrym kierunku. Ja trzymam mocno kciuki za niego i po cichu liczę, że ten występ teraz w Rookie All-Star Game się odbędzie, on tam pojedzie, a w przyszłym roku już pojawi się w oficjalnym All-Star Game. Trzymamy kciuki i Jeremiego karierę będziemy śledzić regularnie. Cezary Trebański był gościem Rady dla Ciebie. Wielkie dzięki, Czarku. Dobrego dnia, kłaniamy się. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Cześć. Tak, czekamy na oficjalne informacje na temat tego, jak poważny jest ten uraz Jeremiego Sochana. Wiemy, że w tym najbliższym meczu ligowym z Filadelfią nie wystąpi. No, miejmy nadzieję, że nie jest to na tyle poważne, żeby też zagroziło jego występowi w weekendzie gwiazd NBA. Zanim przejdziemy do kolejnego tematu, to poprosimy jeszcze o uwagę kibiców siatkówki. Oni doskonale wiedzą, że już jutro w stolicy hitowe starcie, będące ostatnio w świetnej formie, Projekt Warszawa podejmie Zaxę Kędzierzyn-Koźle. Torwar podobno już wyprzedany albo prawie wyprzedany, ale my mamy dla Państwa bilety. Jeśli chcecie Państwo zobaczyć to spotkanie na żywo, prosimy o maile na adres magazynsportowy@rdc.pl. Mamy do rozdania bilety na jutrzejszy mecz Projekt Warszawa, Zaxa Kędzierzyn-Koźle, godzina 14:45, hala Torwar. Czekamy na maile od teraz, magazynsportowy@rdc.pl.
A przy okazji pozdrawiamy naszego wiernego słuchacza, pana Jacka, do którego tydzień temu trafiły bilety na mecz Legia Korona. Pan Jacek pisze nam, że zabrał na Łazienkowską swojego kolegę z liceum, z którym wspólnie byli kiedyś na pożegnalnym meczu Kazimierza Dajny. Także pana Jacka serdecznie pozdrawiamy. Takie piękne historie, widzisz, Tomku. Tak, tworzy radio dla ciebie. Niesamowite. Niesamowite, że właśnie możemy spełniać takie właśnie rzeczy, że mogą właśnie radiosłuchacze po iluś tam latach odwiedzić ponownie stadion ich ulubiony. Lubimy takie historie. Panie Jacku, pozdrawiamy serdecznie. A w magazynie sportowym już teraz łączymy się z Płockiem. Przy telefonie dyrektor sportowy piłkarskiej Wisły, Paweł Magdoń. Dzień dobry, cześć Pawle. Cześć, witam. Dzień dobry, witam. Zanim o najbliższej kolejce, no to pytanie o wydarzenie, które pewnie zaskoczyło wielu kibiców Wisły Płock. Dawo odchodzi z Płocka do Ligi Belgijskiej. Dlaczego Wisła oddaje swojego najlepszego strzelca, Pawle? Dlaczego oddaje najlepszego strzelca? Tak. Nadarzyła się okazja do tego, żeby powiedzmy dobrze zarobić na tym transferze i skorzystaliśmy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że Dawo był naszym najlepszym strzelcem, ale to taki znaliśmy już drugą najwyższy czas na jego sprzedaż, patrząc też na to, jaką kwotę do niego otrzymaliśmy. I też wiadomo, że musimy funkcjonować, sprzedając piłkarza. Pawle, czy w tym momencie, sprzedając właśnie Dawo, czy już tutaj masz kogoś, ewentualnie, czy chcecie się wzmocnić na tej pozycji, czy ewentualnie innej, też ewentualnie takiej kluczowej w ofensywie? To znaczy na pewno prowadzimy jakieś rozmowy z zawodnikami, będę mówił o pozycjach, ale też chcę powiedzieć, że też w kadrze mamy kilku zawodników, którzy mogą zastąpić Dawo. Jest też kilku młodych chłopaków, którzy też czekają na szansę, więc też uważamy, że należy się dobry moment, żeby z chłopaków pracować. Czy te spotkanie, teraz przejdę do ostatniego spotkania w Gdańsku, no troszkę rozczarowujący wynik. Tak, wynik tak. Na pewno. A gra? Na pewno wyniku, że tutaj na pewno liczyliśmy na większą zdobycz, co najmniej na chociażby jeden punkt. Było blisko, bo w końcu mieliśmy karny, który tutaj nie wykorzystał Dominik Furman. A co do gry, no to tak, no to gra była niezła, dużo operowaliśmy piłką, dużo było podań. Gdzieś tam szybko dostawaliśmy się pod bramkę Lechii, ale już później był problem. Pawle, wracając do tematu jeszcze Dawo, na ile to atrakcyjna była dla was oferta? Wyczytałem informację o 600 tysiącach euro. Czy tak faktycznie było? Czy możesz to potwierdzić? Znaczy ta kwota jest gdzieś tam bliska temu, co zapłaci belgijski klub. Tam są jeszcze różnego rodzaju bonusy, więc no, całość kwoty to w tym momencie jeszcze jest niewiadomą, ale dla nas to jest spokojny zastrzyk dubki. Ewentualnie zabezpieczyliście się jakimś procentem od kolejnej sprzedaży? Tak, z ciekawości. Tak. Ja zastanawiam się nad kierunkiem, bo Dawo odchodzi do no, na pewno lepszej ligi, ale jednak do jednego z najsłabszych w tej lidze zespołów. Nie wolał w Płocku powalczyć o puchary? To znaczy ja powiem też tak, że też przed, jak rozmawialiśmy z Dawo o kontrakcie w Wiśle, to też przedstawiliśmy ten cały projekt w taki sposób, że może się tutaj u nas wybić, wypromować do lepszej ligi. No też wiadomo, że nie możemy skuczyć takiego zawodnika tylko i wyłącznie pieniędzmi. To też musi być jakiś cały projekt i ten zawodnik też musi wiedzieć, że u nas jak się pokaże, to też otrzyma szansę w lepszej lidze. Dlatego to też jest ważne, istotne i też powiedzmy, że inni zawodnicy, którzy patrzą na to, jak to u nas się wszystko odbywa, będą chętni do nas przychodzić. To jeszcze kończąc jego temat, też Tomek pytał o to, czy planujecie jakąś lukę po nim załatać. Ja chciałem doprecyzować, czy dla Wisły priorytetem teraz jest jakoś pozyskanie kogoś, kto może was wesprzeć tutaj w tej formacji, czy no generalnie nie masz takiego dużego ciśnienia, bo macie swoich zawodników, którzy mogą go zastąpić i to nie jest dla was taka sprawa życia i śmierci? Znaczy,
na pewno mamy wycyfrowane kilku piłkarzy, bo tak jak rozmawialiśmy też wcześniej na antenie, wiadomo, że mamy grupę piłkarzy, które wycyfrowaliśmy wcześniej, są rozprowadzone jakieś tam rozmowy, ale wiadomo, że to jest okres taki, gdzie każdy ma kontrakt i trzeba tutaj jakby rozmawiać o jakiejś kwocie wstępnego. Zawsze to są łatwe rozmowy, ale pracujemy i myślę, że ktoś jeszcze dołączy do zespołu. Ostatnio w mediach się pojawiło, że jeszcze lewy obrońca Krywociuk może was opuścić. I dużo w tym prawdy jest? Albo już jest praktycznie, już, że już nie zagra w najbliższym meczu, czyli dzisiaj z Wartą? Tak, mogę powiedzieć, że rozmowy są już jakby na finiszu, więc mogę potwierdzić, że po razie nie zagra, ma tutaj ruch. Czyli dzisiaj jego występ już jest wykluczony, czy nie? Pawle. Znaczy, chciałbym ułatwiać sprawy Marcie Poznań. Anton się może zagrać, zobaczymy czy do tego dojdzie, czy nie. Tak, a jaki kierunek dla tego piłkarza? To jest Korea. Korea, egzotycznie. To też jest jak tak tego dodatkowo, bardzo ważne. Ja właśnie czytałem, że jak ewentualnie się pojawi gdzieś, czy to twoja była wypowiedź, Pawle, że jak się pojawi właśnie, że nie musicie sprzedawać, tak jak było, też przeczytałem o Kłapadi, tak, który miał propozycję dosyć ten, ale nie była satysfakcjonująca was, to w tym momencie nie podjęliście tematów, ale jak już jest taka na stole kwota i patrzycie na rozwój zawodnika, jakim jest wieku, czy ten, i jest taka odpowiednia suma, to dla was no, nie robicie przeszkód. Znaczy my to wszystko jakby ważymy. Wiadomo, że też mogę potwierdzić, że dostaliśmy bardzo dobrą ofertę na Steve'a Kapłatego, ale patrzymy jakby szerzej na jego osobę. Dopiero jakby pół roku miał u nas, bo tak naprawdę może zrobić jeszcze krok do przodu. Pytanie było o Dawo, czy by zrobił kolejny krok do przodu w naszym zespole. I dla nas jakby ważne było to, żeby zabezpieczyć linię defensywną. A prosi, pozbyć się Dawo. A pamiętajmy też, że jeszcze jakieś tam były prowadzone rozmowy, jeśli chodzi o Rafała Bąskiego, więc tutaj to wszystko jest trudne, ale podjęliśmy akurat taką decyzję, żeby sprzedać tam. To jeszcze krótko na koniec. Dziś podejmujecie Wartę. Wcale nie musi być łatwiej niż tydzień temu. Warta ostatnio zatrzymała Raków. Jakiego meczu się spodziewacie? No, na pewno będzie to trudny mecz. Wiemy dobrze, że Warta jest najlepiej punktującym zespołem na wyjazdach. Jest bardzo dobrze zorganizowana. Na pewno my musimy dzisiaj być bardziej aktywni w ofensywie, żeby wygrać ten mecz. Na pewno będzie to trudne spotkanie, ale liczymy na 3 punkty. Paweł Magdoń, dyrektor sportowy Wisły Płock, był gościem Radia dla Ciebie. Dziękujemy serdecznie za rozmowę. No i powodzenia dzisiaj. Dobrego meczu. Pierwszego zwycięstwa na wiosnę życzymy. No nie, dziękujemy. Tak, dzisiaj, jak wspomnieliśmy, to wcale nie musi być Tomek łatwiej. Tydzień temu mówiliśmy, że to będzie trudna inauguracja, wyjazd z Lechią, ale Warta w ostatnim meczu też pokazała się z dobrej strony, zatrzymała lidera. Tak, lidera i troszeczkę okoliczności tego meczu, że już przez 60 minut grali jednego zawodnika więcej. No, ale miejmy nadzieję, że Wisła Płock o 18 sobie poradzi z Wartą. Magazyn sportowy na półmetku. Obiecuję, że w drugiej części pomówimy jeszcze chwilę o Ekstraklasie, ale głównym tematem będą pierwsze tygodnie, pierwsze dni pracy nowego selekcjonera. Dołączy do nas Tomasz Kłos, który już powinien powolutku zmierzać do naszego studia. Zostajemy w studiu z Tomaszem Stołkowskim, Arkadiusz Błaszczyk. Wracamy po wiadomościach.